Mija czwarty dzień od deklaracji wojewody Michała Zielińskiego o udostępnieniu Starego Dworca Głównego w Poznaniu uchodźcom z Ukrainy. Jednak drzwi budynku nadal pozostają zamknięte. I choć to na razie się nie zmienia, to nie ulega wątpliwości, że na dworcu sytuacja jest dynamiczna. Jednym z problemów była zepsuta tablica informacyjna przy pierwszym peronie. Taki mail od jednego z pracujących tam wolontariuszy trafił wczoraj na skrzynkę Alarm WTK. Nie można przez to zobaczyć najważniejszych informacji o przyjazdach i odjazdach, co jest kluczowe zarówno dla przesiadających się często na żyletkę uchodźców, jak i dla wolontariuszy i służb udzielających rad i prowadzących na właściwe perony. I faktycznie, choć wczoraj jeszcze tablica wyglądała tak, to dzisiaj działa już normalnie. A to fragment kolejnego maila, który do nas trafił. Drugim dużym problemem są niedziałające windy na most dworcowy. Każdy, kto chce dojść do punktu recepcyjnego na MTP, musi wspinać się po schodach. Obie windy są nieczynne. I podobnie jak w przypadku tablicy, windy są już uruchomione. Pomoc uchodźcom koordynuje Urząd Wojewódzki, ale jasnym jest, że nie byłoby to możliwe bez pewnej kluczowej grupy ludzi. Trzeba powiedzieć, że radzimy sobie z tym wszystkim. Dzięki tytanicznej pracy wolontariuszy, wolontariuszek, widziałem to zarówno na granicy, widziałem to w Warszawie, w Poznaniu, na dworcach, na targach poznańskich, więc ja podziwiam wszystkich, którzy są tu zaangażowani. I właśnie wolontariuszy na dworcu PKP jest pełno. Na wysiadających z pociągów uchodźców czekają z kanapkami. Dzięki nim przed starym budynkiem Ukraińcy mogą coś zjeść i wypić. Mogą też tam dobrać brakującą odzież. Ogrzać się mogą w podstawionych przez Straż Pożarną namiotach. Straż Pożarna przyjęła koordynację konkretnie tego konkretnego miejsca, czyli dworca. I w tym momencie jakby przejmujemy te kwestie, staramy się ułożyć to, można powiedzieć, tak po strażacku. Wczoraj na dworcu był także zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski. Był świadkiem wizji lokalnej, którą w starym budynku dworca prowadzili strażacy. Na pewno trzeba tam zrobić bardzo dużo, żeby to na powrót udostępnić, przynajmniej w takich warunkach kryzysowych. Trzeba to uprzątnąć, trzeba oświetlić, trzeba dogrzać te pomieszczenia, one też nie są ogrzane. Oto na jakim etapie są przygotowania starego budynku dworca zapytaliśmy rzecznika wojewody Mateusza Daszkiewicza. Wszystkie wizje lokalne zostały już wykonane przez te instytucje. Aktualnie na miejscu trwają prace związane z oczyszczeniem holu dworca. Wiadomo też, że nie cały budynek będzie w stanie bezpiecznie przyjąć uchodźców. Wojewoda podjął decyzję o tym, że tamtej przestrzeni nie będziemy użytkować, dlatego w ciągu tygodnia szukaliśmy już kolejnych pomieszczeń, które możemy na ten cel zaadoptować i wyszliśmy z założenia wspólnie z tymi instytucjami, które prowadziły te przeglądy, że najbezpieczniej i najbardziej komfortowo będzie wykorzystać tą przestrzeń, która znajdowała się w drugiej części tego holu, czyli to była taka przestrzeń komercyjna. Pracy jest bardzo dużo. To zabezpieczenie sieci energetycznej, sanitarnej i ogrzewania. A to nie wszystko. Mamy nadzieję, że też te aspekty, które są związane z tymi przeglądami, też w najbliższych dniach zostaną dopełnione. Wydaje się, że jest to możliwe, dlatego w momencie, kiedy to wszystko otrzymamy i zostaną dokonane odbiory tej przestrzeni, będziemy starali się ją otworzyć jak najszybciej. Z informacji, które uzyskaliśmy w Urzędzie Wojewódzkim, wynika, że wojewodzie najbardziej zależy na bezpieczeństwie zarówno wolontariuszy, jak i uchodźców z Ukrainy. Dlatego przed ukończeniem wszelkich koniecznych odbiorów nie będzie on w stanie otworzyć dla nich głównego budynku starego dworca PKP. Szacuje się, że wszelkie procedury może uda się ukończyć jeszcze w przyszłym tygodniu. Jakub Pięta, Puls Dnia.